Dzień dobry. Dzisiaj gościnią Sterniczek jest pani Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Nowoczesnej. Witam, dzień dobry. Która słynie od wczoraj jako pogromczyni dziennikarek sejmowych. Dlaczego pani tak brutalnie potraktowała dziennikarkę? Powiedziałam dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Znaczy do mnie czy do tej pani? Do tej pani. Możemy taką scenkę odegrać. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry. Czy nie zechciałaby pani czegoś dowiedzieć się na temat tego, jak funkcjonują organizacje pozarządowe, jak są finansowane? Chętnie, ale jak będę chciała panią poprosić, to poproszę. Tak nie mówiła. Mówiła co innego. Więc w ten sposób się do niej zwróciłam. Powiedziałam również, że chciałabym jej wytłumaczyć, na czym ta praca polega, ponieważ informacje, które przedstawia w swoich reportażach w telewizji publicznej, są zmanipulowane, fałszywe i godzą w osoby, które w tych organizacjach pracują. Telewizja publiczna jest jedyną telewizją, która ma możliwość wejścia na audytorium i jakby pośrodku audytorium filmować to, co się dzieje. Nie, wszystkie telewizje mogą wejść na galerię. Być może telewizja publiczna może się wejść posunąć troszeczkę dalej. Dokładnie. Tak. No ale dlaczego są równi i równiejsi? Ja się troszeczkę z tym nie zgadzam. Przecież mogłyby być kamery wszystkich stacji, ale nie tylko stacji, ale również portali, gazet i kogokolwiek. Ja w ogóle mam wrażenie, że my żyjemy w jakichś dwóch równoległych światach. Jest świat Prawa i Sprawiedliwości i świat innych ludzi myślących inaczej. No ale ta podwójna rzeczywistość to jest nic nowego, no tak jest. Tylko że to jest ta rzeczywistość, która jest jakby przedstawiana za publiczne pieniądze. Ja się po prostu na to nie godzę i gdybym miała powtórzyć tę sytuację, to bym dokładnie to samo zrobiła. No ale czy protestujecie? Wysłaliście jakiś list do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy ale do prezesa Kurskiego? Ale widzi pan, w jakich czasach żyjemy? Mamy się bawić w takie pisanie listów? Przecież ja każdego dnia podchodzę do dziennikarzy. Tak, uważam, że tak. Za każdym razem rozmawiamy w kuluarach, wszędzie, gdzie tylko się da, ponieważ jestem dostępna i myślę, że żaden z dziennikarzy nie powiedziałby, że jestem w jakikolwiek sposób brutalna, bo nigdy nie byłam, w ogóle nie mam, nie stosuję takich metod. Natomiast to była pierwsza możliwość, żeby porozmawiać twarzą w twarz. Ot cała historia i powtórzę jeszcze raz, gdybym miała to zrobić, zrobiłabym to jeszcze raz i wyraźnie bym powiedziała, że będę się sprzeciwiała szkalowaniu wszystkich organizacji pozarządowych, niezależnie po której stronie one stoją, dlatego że organizacje pozarządowe zrobiły najważniejszą robotę przez ostatnie 27 lat i trzeba ich bronić być może bardziej niż Trybunału Konstytucyjnego. Jaka jest pani opinia i opinia pani partii na temat Narodowego Centrum do Spraw Trzeciego Sektora? Pomysł, żeby powołać takie centrum, świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma absolutnie żadnego pojęcia na temat tego, jak funkcjonują w Polsce organizacje pozarządowe. Czyżby? Takie centrum jest zupełnie niepotrzebne. Ja na przykład się dziwię, że minister Gliński, który przez wiele lat był badaczem organizacji pozarządowych, wpadł na tak kuriozalny pomysł. Ta Narodowa Rada do Spraw Organizacji Pozarządowych ma być ponoć pod auspicjami pani premier, no, czyli z góry jest... No tak mówi projekt. Tak, czyli z góry jest polityczna, my będziemy się temu sprzeciwiać. To jest naprawdę bardzo zły pomysł. Organizacje pozarządowe mają zupełnie inne problemy. To taka znaczy rada pani jest kompletnie... premier powiedziała, że trzeba odpolitycznić ten proces przyznawania pieniędzy NGO-som. I jednocześnie powołuje radę, na której czele sama stanie. Dokładnie. Znaczy, to pokazuje kompletny brak wiedzy i to trzeba wyraźnie powiedzieć. Nigdy nie było czegoś takiego jak polityczne rozdawanie pieniędzy, ponieważ były zawsze konkursy. Organizacje pozarządowe startują w konkursach, które są wydzielane przez poszczególne departamenty albo przez inne organizacje, czy to są w Polsce, czy za granicą. Mało tego. Jeżeli wygrają ten konkurs, bo nie jest przecież tak łatwo wygrać dany konkurs, może teraz będzie łatwiej. Muszą się z tego projektu rozliczyć i to jest naprawdę bardzo żmudna procedura. To jest po prostu bardzo dużo biurokracji. Chciałabym zwrócić uwagę na to, co się przez ostatni rok wydarzyło, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe. Po pierwsze, już na samym początku tego roku mieliśmy wstrzymanie odpowiedzi na konkursy. Ja pamiętam, jak minister Gliński przez 2 miesiące przedłużył odpowiedzi na to, kto wygrał w konkursach na edukację, w kulturze, na sztukę współczesną. Dla organizacji, która czeka na te pieniądze, na rozwiązanie tych konkursów, 3 miesiące to jest po prostu przepaść. No przecież te organizacje pozarządowe cały czas funkcjonują, przecież ludzie pracują, projekty się dzieją i w momencie, kiedy ktoś opóźnia wydanie decyzji na temat konkursów, to znaczy, że w ogóle nie wie, z czym ma do czynienia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że
jak Prawo i Sprawiedliwość przejęło swoje rządy, wydarzyło się kilka takich dosyć znamiennych rzeczy, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, bo na przykład Fundacja Republikańska dostała bez konkursu 140 tysięcy na audyt w działalności Instytucji Kultury w Polsce. Decyzja była wydana jednoosobowo przez pana Glińskiego. Fundacja Niezależne Media dostała 6 milionów na działania w obszarze ochrony środowiska, gdzie z ochroną środowiska nie ma nic wspólnego. Zmieniła szybciutko. Znaczy, ma coś wspólnego. No tak, no teraz będzie jest chronić... przeciwko. Ma, no tak, tylko teraz będzie chronić żubry, a wcześniej chroniła dziennikarzy. Co mają żubry z dziennikarzami wspólnego, nie mam zielonego pojęcia. Nie, ta fundacja taki... będzie budowała po prostu propagandę ministra Szyszki. Tak, a ojciec Tadeusz Rydzyk będzie szkolił sędziów i będzie zajmował się w polską dyplomacją. No, jest mnóstwo absurdów. Albo w Fundacji Albanowskich. Przecież w kwietniu czy w marcu został cofnięty konkurs wygrany już wcześniej przez inne organizacje na temat konsultacji społecznych. Ja nawet składałam w tej sprawie interpelację do pani minister. Okazało się, że w drugim jakby konkursie, tym samym, wygrała jednak organizacja Albanowskim jednym punktem, ponieważ rzekomo miała lepsze doświadczenie i dostała pieniądze, przeszło 2 miliony na konsultacje dotyczące edukacji. Pytam się, gdzie są te pieniądze, gdzie są te edukacje, bo właśnie w tym momencie debatujemy nad zmianą reformy oświaty. Gdzie są te pieniądze? W jaki sposób Fundacja Albanowskich wydała na konsultacje, których nie było? Bo nie było żadnych konsultacji. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta reforma, ta zmiana może doprowadzić do upadku wielu, bardzo cennych organizacji pozarządowych. Mam nadzieję. Po prostu ludzie stracą pracę, no i przestaną jakby... co najważniejsze jest prowadzić tę statutową działalność. Panie redaktorze, dlatego jako środowisko organizacji pozarządowych wszystkie razem ze wsparciem ekspertów, wielu autorytetów musimy naprawdę bardzo mocno się sprzeciwiać temu, ponieważ może dojść do takiej sytuacji, że tak jak pan mówi, naprawdę musimy się temu sprzeciwiać, dlatego że ten zamach na organizacje pozarządowe, ja już to powiedziałam tutaj kilka minut temu, jest gorszym zamachem niż zamach na Trybunał. Dlatego że organizacje pozarządowe wykonują gigantyczną i bardzo ważną pracę dla ludzi, w ogóle we wszystkich obszarach możliwych, ale na przykład możemy się tak sprzeciwić, że zorganizujemy wielką demonstrację, która już się nie odbędzie, dlatego że władza zmienia prawo o demonstracjach. No tak, to jest kolejny zamach na wolność. Mamy w Konstytucji zagwarantowaną wolność słowa, wolność wyznania, wolność zgromadzeń. Nagle się okazuje, że Prawo i Sprawiedliwość, które przez ostatnie miesiące mówiło, że przecież jest demokracja, wszystko możemy wychodzić na ulicę, teraz właśnie chce nam tego zabronić. I dochodzi do totalnych absurdów. W ustawie, którą Prawo i Sprawiedliwość przygotowało, jest ewenement na skalę światową, ponieważ będziemy mieli do czynienia z tak zwanymi demonstracjami cyklicznymi. I ewidentnie widać, że ta ustawa jest pod miesięcznicę smoleńskie, dlatego że od roku Ruch Obywateli RP demonstruje w kontrze do miesięcznic. Nie, oni od roku, oni zaczęli tak latem. No to latem, no nieważne, w każdym razie nie podoba się to Jarosławowi Kaczyńskiemu, no więc wymyślił sobie, że trzeba tego zakazać, a to jest niezgodne z Europejską Kartą Praw Człowieka, która gwarantuje kontrmanifestację i to jest robione tylko i wyłącznie po to. Mało no, ale tego, czy myśli pani, że w PiS-ie posłowie, posłanki, oni są wszyscy za tym? Absolutnie nie, dlatego że wielokrotnie biegają do nas z tyłu i przepraszają nas za decyzje. No, ale później głosują zgodnie oczywiście, z że tak, linią. Ale to niech mają pretensje do siebie, niech, tak jak też mówię zawsze, stań przed lustrem, spójrz ale na siebie. Ale tych przeproszeń to jest dużo? Tak, tak. Ale panią ktoś osobiście przepraszał? Tak. I jak to wygląda takie? No przepraszam cię, że głosowałem przeciwko temu, ale wiesz, ja nie mogę inaczej. Jak nie mogę? No też zadałam takie, ale jak nie możesz? No pytam się, no nie mogę, wiesz, bo to trzeba w interesie partii, bo tak mówi góra, tutaj nie mam nic do gadania. Ja osobiście tego nie rozumiem. Wie pan, my jesteśmy dorosłymi ludźmi i nie może być tak, że ktoś łamie mi kręgosłup. No ale może w pewnym momencie ci ludzie nie wytrzymają i po prostu... I w tym jest nadzieja. Jest? Dlatego, ale jest? Że, tak, dlatego, że po demonstracjach na temat aborcji, tych dwóch ustaw, które były w Sejmie, rzeczywiście środowiska Prawa i Sprawiedliwości były bardzo podzielone. Było widać roszady, natomiast teraz widać je jeszcze bardziej. Zjednoczona prawica nie jest zjednoczona, te tarcia widać i oprócz tego, że będziemy mieli walkę nie tylko o Trybunał, nie tylko o
o edukację, nie tylko o wolność sędziów, to jeszcze być może okaże się, że będziemy walczyli o wolne media. Było spotkanie na temat repolonizacji mediów, ale również być może wpłynie nowa ordynacja wyborcza i rok 2017 przywitamy jeszcze większym zamieszaniem. Nowa ordynacja jeszcze w tym roku? Zobaczymy. Wie pan, patrząc na to, co Prawo i Sprawiedliwość potrafi zrobić, tak? Jakby patrząc na cały rok wstecz, wszystkiego możemy się spodziewać.